Chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić również przepis na wodę ruską, albo tak zwanego ślepego śledzia. Najlepiej smakuje z pieczonymi ziemniaczkami, dlatego jeżeli ktoś ma w domu kominek albo stary piec kaflowy, zimową porą można sobie upiec ziemniaczki. Ja właśnie je wrzucę do pieczenia i będą nam się ziemniaczki piec. W tym czasie przygotowujemy wodę ruską lub ślepego śledzia. Do miski z wodą dodajemy cebulę drobno pokrojoną. Doprawiamy tą wodę pieprzem. W zależności kto ile chce, ja lubię bardziej pierne, dlatego zazwyczaj dużo pieprzu dodaję. Sól, podstawa polskiej kuchni. Dosyć sporo. I dodajemy octu. Ocet tak na oko. Można próbować do smaku. Wszystkie te składniki mieszamy. I to jest woda ruska, tak zwany ślepy śledź. Można, jeżeli ktoś lubi akurat wersję light, to można taką wodę pić. Jeżeli natomiast ktoś lubi bardziej tłustą, bardziej smaczniejszą wodę, to polecam dodać śmietanki. Może być 18, 30, nie przeszkadza, aby była śmietana. I tak przygotowaną wodę ruską, ślepego śledzia, odstawiamy do lodówki, żeby nam się przygryzła. W tym czasie pieką nam się ziemniaczki. Jak upieką nam się ziemniaczki, to jemy pieczone ziemniaczki posolone solą i popijamy wodą ruską. Smacznego!